Zapraszam do następnego odcinka poświęconego preparstwu. W tym odcinku będziemy kontynuować kurs WinLinka. Jeśli ktoś nie zaczął tego kursu od początku, to zapraszam, żeby zobaczyć go od samego początku. W tym odcinku skupimy się na tak zwanym aspekcie pracy bez zupełnego dostępu do internetu i przesyłaniu wiadomości w momencie, w którym internet w ogóle nie działa, kiedy nie ma połączenia z internetem, a mianowicie na MPS Message Pickup Station, czyli po prostu taka jakby skrzynka pocztowa, serwer, z którym możemy się połączyć, żeby odebrać nasze wiadomości, gdy przestał istnieć internet z jakiegoś powodu. Zapraszam. I teraz tak, krótko o kanale. W tym kanale ja poruszam różnego rodzaju aspekty powiązane właśnie z preparstwem, survivalem. Bardzo dużo czasu jest poświęcone na tak zwaną komunikację awaryjną. Należy powiedzieć, że jest duża różnica pomiędzy właśnie sposobem, w jaki preparsi używają właśnie systemów telekomunikacyjnych, a w jaki sposób na przykład radioamatorzy używają tych systemów. Są różnice pomiędzy nimi. Dużo właśnie tego czasu jest spędzone w tym kanale. Są różne tematy powiązane w jakiś sposób z preparstwem, także zapraszam do przejrzenia właśnie tej listy różnego rodzaju materiałów i filmów. Jeżeli coś się spodoba, to też zapraszam właśnie do subskrypcji. Staram się, aby tematy były różnorodne, poruszały różnego rodzaju aspekty. Niemniej jednak, tak jak mówiłem, bardzo dużo jest odnośnie właśnie tej komunikacji awaryjnej. I już. Zapraszam. I teraz tak, bardzo ważne jest, żeby osoba zapoznała się z wcześniejszym materiałem, dlatego że ja mogę poruszać różnego rodzaju zagadnienia, które mogą być niezrozumiałe, dlatego obejrzenie tych wcześniejszych części może być istotne. Ja będę starał się po prostu bardzo krótko tak powracać do tych różnego rodzaju aspektów, które mogą wydawać się, aby miały większe wytłumaczenie. Więc to jest dokładnie tak, jak my to będziemy robić. I teraz tak, ja zaprezentowałem we wcześniejszym odcinku taki materiał właśnie o strukturze właśnie tego systemu WinLink. I ten aspekt systemu WinLink, który działa bez dostępu do internetu, jest jakby siecią w sieci, o, w ten sposób. Jakby to zrozumieć, to jest tak, że ten system WinLink, który jest rozdzielony jakby od tego głównego systemu, on w momencie, w którym nie ma dostępu do internetu, funkcjonuje niezależnie w ten sposób. I teraz ja staram się tak po prostu tak złapać ten temat po prostu tak rzeczywiście, żeby on był zrozumiały. W systemie WinLink, aby wysłać komuś wiadomość, gdy w ogóle nie ma dostępu do internetu, musimy to zrobić w bardzo specyficzny sposób. Mianowicie musimy wybrać tak zwaną sesję radio only i spreparować wiadomość, która będzie też wysłana w bardzo specyficzny sposób. Ale pierwszą rzeczą, którą, żeby w ogóle móc ten aspekt tej sieci wykorzystać, musimy zadeklarować dwa, maksimum trzy, chociaż w najczęściej zadawanych pytaniach jest polecone, że żeby zadeklarować tylko i wyłącznie dwa takie punkty, czyli te węzły dostępowe, hybrydowe, one muszą być hybrydowe, aby móc odbierać i pobierać i łączyć się, aby odbierać wiadomości mailowe, które są do nas wysłane tylko i wyłącznie drogą radiową. To może się w tym momencie wydawać troszeczkę niezrozumiałe, ale to dlatego, że należy po prostu przejrzeć ten wcześniejszy materiał. Otóż tak, w momencie, w którym my
chcemy używać właśnie tego aspektu tylko i wyłącznie radiowego, dlatego że w normalnych okolicznościach to jest tak, że załóżmy, no, przykładowa sytuacja, że na południu kontynentu europejskiego coś się stało i nie ma dostępu do internetu, ale na przykład Skandynawia ma dostęp do internetu albo Wielka Brytania ma dostęp do internetu. Wtedy możemy połączyć się na przykład z węzłem dostępowym na przykład w Wielkiej Brytanii albo na przykład w Norwegii albo Szwecji albo Finlandii i spróbować przesłać wiadomość, dlatego że te węzły dostępowe mogą mieć dostęp do internetu. I teraz tak, łączymy się z tym węzłem, wysyłamy wiadomość i dostajemy z powrotem wiadomość, że ta wiadomość nie mogła być dostarczona z jakiegoś powodu, nie? I w takich okolicznościach kredki po prostu nic nie możemy po prostu zrobić. Ta wiadomość nie może być dostarczona, dlatego że osoba po drugiej stronie może na przykład nie być krótkofalowcem i e-mail, który myśmy wysłali, jest na adres e-mailowy, który ta osoba może sprawdzić, kiedy ta osoba ma dostęp do internetu. Ale teraz możemy pomyśleć o troszeczkę innych okolicznościach, że na przykład coś się stało, no nie wiem, solar flare, flara słoneczna po prostu i po prostu cała planeta po prostu pitch black, czyli po prostu czarno, nie ma po prostu, wszystkie transformatory po prostu się zepsuły i zajmie na przykład rok, żeby one wszystkie się ponaprawiały. Wtedy ten system Winlink, on przejdzie, on będzie w stanie funkcjonować bez dostępu do internetu zupełnie, czyli będzie można przesyłać te różnego rodzaju wiadomości. Ale teraz tak, zanim jest możliwe, żeby wysyłać te wiadomości, my musimy zrobić kilka rzeczy. I ja już teraz powiem dokładnie, co musi być zrobione. Załóżmy, pierwszą rzeczą, którą my musimy zrobić, to musimy zadeklarować dwa właśnie te serwery dostępowe hybrydowe, z którymi będziemy się łączyć, aby móc odbierać wiadomości, no i jeszcze w tym czasie możemy po prostu wysyłać wiadomości, oczywiście też tą samą drogą. I proszę sobie wyobrazić, że to jest tak jak skrytka pocztowa na przykład na poczcie, nie? Gdzie my mamy skrytkę pocztową i ona ma jakiś taki swój określony numer i my musimy się pofatygować na pocztę, żeby zobaczyć, czy w tej skrytce pocztowej jest dla nas jakiś po prostu, jest jakaś poczta dla nas, jest jakiś mail dla nas i to jest dokładnie taka sama analogia. W tej samej analogii to jest tak, że wszyscy listonosze zachorowali i oni nie dostarczają tych wiadomości do nas. Ty musisz się pofatygować raz na jakiś czas, żeby sprawdzić, czy w tej skrytce pocztowej coś dla ciebie jest. I to jest dokładnie taka sama sytuacja, nie? Że w momencie, w którym ty byś chciał wysłać ten list, to nie ma na przykład skrzyneczki, żeby ją wrzucić i listonosz przyjdzie, opróżni skrzyneczkę, zaniesie na pocztę i te listy sobie pójdą, tylko musisz się pofatygować na pocztę z listem i powiedzieć, chcę, aby ten list został wysłany do takiego i takiego miejsca i ktoś na poczcie powie, nie ma problemu, my to zrobimy, nie? I to jest dokładnie taka sama sytuacja, nie? I aby ten system mógł funkcjonować, ten system musi znać miejsca, w których dane osoby, którzy są użytkownikami tego systemu, się komunikowały z tym systemem. I to są właśnie węzły dostępowe, które są hybrydowe. Ja tłumaczyłem, na czym polega właśnie ta hybrydowość tego systemu wcześniej, że one potrafią działać niezależnie od internetu, bądź też z internetem, dlatego są nazywane hybrydowe. Ale one są w stanie przesyłać te wiadomości do różnego rodzaju odbiorców, dlatego że one wiedzą, mają taki rejestr, w którym jest zapisane, który węzeł dostępowy jest taką właśnie skrytką pocztową dla osoby, do której my chcemy wysłać po prostu tego maila. I teraz tak, załóżmy, że mam brata w Polsce, nie? I mój brat na przykład zarejestruje się, on też jest krótkofalowcem, zarejestruje się na przykład na polskim serwerze hybrydowym systemu Winlink
I on jest tam zarejestrowany, i ja jestem zarejestrowany w jakimś innym, na przykład serwerze, bo ja mieszkam w północno-wschodniej Anglii, do której ja mam dostęp, nie? Ja akurat do tego polskiego serwera w ogóle nie mam dostępu, nie? I my możemy się komunikować w taki sposób, że ja muszę zadeklarować te węzły dostępowe, z którymi ja się będę łączył, i on musi zadeklarować również węzły dostępowe, z którymi on się będzie łączył, w których będą właśnie te skrytki pocztowe. I te systemy, ten system będzie wiedział, że na przykład ja zadeklarowałem dwie skrzynki i odbierze wiadomość, która jest dla mnie, i przechowa tą wiadomość w swoim systemie przez 21 dni. Po 21 dniach, jeżeli ja tą wiadomość nie odbiorę, to wtedy ta wiadomość przepadnie, zostanie wymazana. Należy o tym pamiętać. To jest jeden z limitów. I teraz tak, w moim wypadku ja muszę zadeklarować serwery, z którymi ja mam dobre połączenie, bo każdy z nas może mieć różnego rodzaju okoliczności. Na przykład na tej antenie, którą ja mam w domu, to jest antena na poddaszu, taka pętlowa. Ja mogę się łączyć bardzo dobrze z pewnymi określonymi węzłami Winlinka. I na przykład w moim wypadku ja mam jakby taką strefę, i przez to, że ja to robiłem dość pewien okres czasu, ja wiem, z którymi serwerami, węzłami dostępowymi ja się mogę bardzo dobrze połączyć, w jakich okolicznościach, nie? I też ku temu musi być też pewna określona strategia, nie? Że pierwszym aspektem tej strategii jest to, i ja tutaj otworzę tutaj, żebyśmy zobaczyli po prostu mapę. Jest to, że musimy mieć pewną określoną strategię właśnie, jak rozlokować te węzły dostępowe, aby to wszystko miało ręce i nogi. I to, co tutaj widzimy, to są węzły dostępowe tutaj, które są w Europie. On mi tutaj po prostu wyskoczył. Ja tutaj to zmienię. Załóżmy, że kliknę na tym. Tak może być. I na przykład w moim wypadku, kiedy ja robiłem te wszystkie różnego rodzaju połączenia, ja robiłem notatki, i z jakimi serwerami, jak dobrze wychodziło połączenie. I na przykład w moim wypadku najlepszym serwerem, który na kontynencie, z którym ja się łączyłem, to jest serwer właśnie w Holandii. Ja z nim rewelacyjnie piękne miałem połączenia. Później następnym serwerem były serwery norweskie i serwery, które były w Szwajcarii. A tutaj w Szwajcarii oni bardzo pięknie rozlokowali różnego rodzaju te węzły dostępowe na szczytach gór. Niektóre z nich mają zupełnie niezależny dostęp do energii. Mają akumulatory, mają panele słoneczne, i one zupełnie niezależnie w zasadzie działają. I oni to zrobili właśnie pięknie, to tam też pięknie można się połączyć. Ale teraz to, o czym ja mówię, to jest właśnie strategia, w jaki sposób wybrać ten węzeł dostępowy, nie? I teraz tak. Moja strategia na przykład wyboru tego węzła dostępowego jest taka, że ja się na przykład nie mogę łączyć z serwerem brytyjskim, dlatego że to jest ta tak zwana martwa strefa tej mojej anteny. Ona po prostu od 200 km do około 1000, do 1300 km, gdzie pomiędzy 500 a 1300 km ona po prostu funkcjonuje najlepiej, nie? W ciągu dnia. Ja zauważyłem, że te wszystkie połączenia, które ja robiłem na 7 MHz w ciągu dnia, one bardzo pięknie po prostu działały. Oczywiście to też zależy od pogody i propagacji i wielu różnych rzeczy, ale ja wypracowałem te serwery, z którymi ja miałem najlepsze połączenia, więc moje połączenia wychodziły na przykład w tym paśmie tutaj: Francja, północne Włochy, Szwajcaria, Niemcy, Holandia, Norwegia. I to był ten zakres, w którym ja te połączenia miałem. I teraz tak, ja sobie pomyślałem w ten sposób: jak ja będę decydował się, gdzie założyć właśnie taką skrzynkę, to jedna musiałaby być na kontynencie, na głównym kontynencie, czyli na przykład te połączenia, które ja mam, to wychodziło właśnie z Holandią, bardzo pięknie.
I drugą zdecydowałem, żeby to była Skandynawia, Norwegia, z tego powodu, że Skandynawia jest w zasadzie oddzielona od głównego kontynentu. I Norwegia też jest dość takim ciekawym krajem, dlatego że oni na przykład produkują prąd, który sprzedają na przykład Brytyjczykom, produkują gaz, który sprzedają innym także. I oni są w zasadzie energetycznie niezależni i to, że oni są też bardzo na północy, to też po prostu jakby ich tak odsuwa od, nazwijmy tego, tego takiego głównego miejsca, gdzie wiele rzeczy może się dziać, o, w ten sposób. I wracając już do tego tematu, jest polecane, żeby wybrać dwa takie miejsca, nie? I te miejsca, te serwery, które my wybieramy, one muszą być tak zwanymi serwerami hybrydowymi. I teraz tak, w jaki sposób rozpoznać, czy one są hybrydowe, czy nie? Jeżeli oni teraz tutaj tą mapkę troszeczkę zmienili, to, co trzeba zrobić tak naprawdę, to jest to, że zanim wybierzesz taką skrzynkę pocztową, musisz wypracować różnego rodzaju serwery w Europie. Musisz zobaczyć, z którymi serwerami jest ci najłatwiej się po prostu łączyć, i tak dalej, i tak dalej. I w momencie, w którym już troszeczkę popracujesz nad tymi różnymi serwerami, jak będziesz się łączył z tymi serwerami, to one ci po prostu powiedzą, czy to jest serwer hybrydowy, czy nie. I zrobić sobie listę takich serwerów, z którymi możesz się połączyć bardzo łatwo i masz dobre połączenia różnego rodzaju, dlatego że możesz mieć pewną określoną konfigurację, która pozwala ci się łączyć z tymi serwerami. Jak już troszeczkę popracowałeś właśnie z łączeniem się po prostu z tymi serwerami i zrobiłeś sobie taką listę serwerów kandydatów, to w tym momencie możesz wybrać, dojść do punktu, w którym możesz wybrać właśnie taki serwer, nie? I teraz tak, aby wybrać właśnie ten serwer, musisz wejść, ja tutaj już muszę to okienko zamknąć, musisz wejść do settings i tutaj jest taka opcja Hybrid Network Parameters, parametry sieci hybrydowej. Jak to naciśniesz, ok, tutaj naciskasz, to otwiera się osobne okienko. I tutaj to okienko mówi tak, Hybrid Network Parameters, czyli parametry sieci hybrydowej. I to pisze tak w tym okienku właśnie tutaj ramowym. Pisze tak, Parameters specified on this screen control the flow of messages when they are being sent via radio-only forwarding. Czyli tak, parametry pokazane, wpisane tutaj, sprecyzowane w tym okienku, kontrolują przepływ wiadomości, czyli maili, kiedy one zostały wysłane metodą tylko radio. Oni to tak nazywają radio only forwarding. Tylko radiowo. Przekazywanie tylko radiowo. I to jest dokładnie to, co tutaj pisze. I teraz tak. Tu poniżej pisze tak. Message pickup stations. I tutaj on nam pozwala wybrać trzy. W najczęściej zadawanych pytaniach jest powiedziane, aby wybrać dwie, z tego powodu, że wszystkie wiadomości, które my będą do nas wysyłane, one również muszą być przekazane radiowo do tych pozostałych serwerów, do tych jakby skrzynek pocztowych. I gdyby one były trzy, to w tym momencie muszą być wysłane trzy kopie po prostu tej wiadomości do tych trzech serwerów. Więc żeby ograniczyć ruch, one muszą być, oni zalecają, żeby wybrać dwie. I teraz tak. W jaki sposób to robimy? I tutaj pisze tak. Update list of RMS available as MPS. I to jest te. Tu pisze tak, zaktualizuj listę węzłów dostępowych, które są dostępne jako właśnie serwery pobierania wiadomości. I ta funkcja działa tylko i wyłącznie przez internet.
tego się nie da zaktualizować poprzez drogą tylko i wyłącznie radiową. To jest coś, co musi być zrobione w momencie, w którym mamy dostęp do internetu. Jeżeli tego nie zrobimy, bo na przykład zainstalowaliśmy WinLink w momencie, w którym już w ogóle nie było internetu, będzie to trzeba zrobić troszeczkę metodą prób i błędów w ten sposób, że możesz się połączyć z serwerami i one w tym momencie będą ci mówiły, czy one są po prostu tymi serwerami MPS, hybrydowymi. Nie masz się też co martwić, bo w momencie, w którym instalujesz właśnie ten program, on teoretycznie ma tą listę domyślnie wpisaną i możesz tutaj nacisnąć i zobaczyć tą listę tych serwerów, kiedy tutaj, ja tutaj może nacisnę to, żeby on to zaktualizował. Jak ja to nacisnę, to on teraz właśnie MPS list created number of available RMS i to pisze tak. Lista serwerów MPS została utworzona. Liczba dostępnych RMS-ów 121. OK, naciskamy OK. I tutaj pisze tak. Display list of RMS available as MPS. Czyli pokaż listę RMS-ów, czyli węzłów dostępowych, dostępnych jako serwery poboru wiadomości. Przepraszam. I teraz tak, jak to naciśniemy, to tutaj nam pokaże właśnie tą listę. I ja wybrałem właśnie ten serwer, te dwa serwery. Jeden jest w Norwegii, a drugi jest w Holandii. I na przykład masz swoje notatki, łączyłeś się z różnymi serwerami, możesz przejrzeć tą listę, czy te serwery, z którymi się łączyłeś, są na tej liście. Okay? W momencie, w którym one są na tej liście, to ci również pokazuje, ilu użytkowników się zapisało, aby móc korzystać właśnie z tego serwera. Na przykład ten serwer holenderski, z którym ja się bardzo często łączę, z którym mam najlepsze połączenie, to jest PA3GJM. Jak tutaj przewiniemy PA3GJM i to jest właśnie ten serwer. 60 użytkowników jest zapisane. I drugi serwer, który ja wytypowałem, żeby po prostu mieć jako właśnie ten serwer do tej jako skrzynkę, to jest serwer w Norwegii. I to jest LA1J. LA1J, 25 użytkowników. Okay. I teraz tak, wrócimy tutaj jeszcze troszeczkę do tej mapy. Ja wam pokażę właśnie, gdzie te serwery, które ja tam wybrałem, są. Ja to celowo robię w tym, ja mam dwa konta, aby pokazać właśnie, w jaki sposób to wybrać. To musimy poczekać, aż on się połączy z modemem. I tutaj wchodzimy na mapę. I to jest właśnie ten serwer, o którym ja mówiłem. LA1J, 613 km. PAG3GJM. I to jest 541 km ode mnie. Okay. One są w tym momencie pokazane na zielono, dlatego że one mają w tym momencie dobre połączenie i on to po prostu zakolorował po prostu w ten sposób, żebym ja mógł wybrać na przykład, jeżeli bym chciał się łączyć z tymi serwerami. Ja to pokazywałem wcześniej na odcinkach, jak to robić i tak dalej, i tak dalej. Także zapraszam do obejrzenia tamtego. I teraz tak, wrócimy już ponownie do tego wyboru tych serwerów. I teraz tak, w najczęściej zadawanych pytaniach jest napisane, że administratory tych serwerów mogą odmówić, aby takie konto zostało założone. Ale o tym się też nie trzeba aż tak bardzo przejmować, bo jeżeli oni ci odmówią takiego konta, to dostaniesz o tym wiadomość. Wtedy możesz wybrać inny serwer, nie? To nie jest problemem, nie? Tam pisze, że oni działają na zasadzie takiego wzajemnego wspierania się, wzajemnych takich jakby umów, że na przykład Norwedzy mogą mieć konta na przykład w polskim serwerze, Polacy mogą mieć w norweskim i generalnie po prostu nie ma takich ograniczeń, ale może coś takiego zaistnieć.
Należy również pamiętać, że jak okoliczności się zmienią, te wszystkie zasady mogą się również zmienić i może być na przykład limit użytkowników na przykład takiego po prostu serwera, takiego węzła dostępowego. I mogą oni ustanowić, że na przykład może być limit na przykład czasu i tak dalej, i tak dalej. Ja to również o tym mówiłem. I teraz tak, wracamy tutaj do tych naszych ustawień. Hybrid Network Parameters. I to jest tak, następną opcją, która tutaj jest Register MPS via Internet. Jeżeli tu wybierzemy te serwery, to on nam to zaktualizuje przez Internet. Tutaj następna opcja, która tutaj jest, to jest, aby zrobić to za drogą radiową, tylko i wyłącznie w momencie, w którym nie mamy dostępu do Internetu. I to jest dokładnie to, co my wybierzemy, aby to zrobić tylko i wyłącznie drogą radiową. Ale ja tutaj jeszcze przetłumaczę po prostu tutaj, co tutaj piszę dalej, żeby to było zrozumiałe. I teraz tak, last MPS list update. I tutaj on pisze, kiedy ostatni raz ja zaktualizowałem tą listę tych MPS, serwerów MPS, węzłów dostępowych MPS. I tutaj również on dalej pisze w następnym okienku tak. Email notification of pending messages on MPS. Notyfikacja e-mailem o czekających na nas wiadomościach w węzłach dostępowych MPS, czyli tych jakby skrzynek pocztowych. Dlaczego to ma znaczenie? Ja to jeszcze przetłumaczę dalej. Send an email notification to these addresses when there are pending radio-only messages being held on MPS for you. Wyślij e-mail, notyfikację e-mailem do tych adresów, że czeka na nas radio only, czyli radio tylko radiowo, wiadomość na naszej skrzynce, tym serwerze MPS. I to pisze dalej tak. Separate multiple email addresses with semicolons. Żeby oddzielić tutaj te adresy e-mailowe, które my tutaj wstawimy za pomocą... O, już zapomniałem, jak on się tam nazywa, ten znaczek. Okay. Semikolon. Come on. O, dokładnie. Kropka i kreska. I przecinek. O. I teraz tak, hours pending before notification message is sent. Po jakim okresie czasu wysłać tą notyfikację, nie? I tutaj jest 4 godziny, nie? Czyli jeżeli nie odbierzemy w ciągu 4 godzin, to on wyśle notyfikację po prostu. Możemy tutaj wpisać na przykład 24 godziny. Jeżeli mamy zamiar sprawdzać wiadomości raz dziennie przez w ciągu codziennie, możemy tam wpisać 24 godziny, nie? I w tym momencie, jeżeli nie odbierzemy, nie połączymy się z tym węzłem dostępowym w ciągu 24 godzin, i nie odbierzemy wiadomości, to on wtedy wyśle nam maila, że po prostu taka wiadomość czeka. Po co to jest? Dlatego, że te wiadomości, które są wysłane tylko drogą radiową, jeżeli my się łączymy normalną metodą za pomocą z systemem WinLink, to one wtedy nie będą, my ich nie odbierzemy. One mogą być tylko i wyłącznie odebrane za pomocą specjalnej metody łączenia się z systemem WinLink, z tymi serwerami hybrydowymi. Ok? A ja to zademonstruję później, w jaki sposób to zrobić. Nie? Ale w tym momencie to, o czym my mówimy, to jest deklaracja. Czyli jeszcze raz, aby wysłać i odebrać taką wiadomość, która jest wysłana do nas tylko i wyłącznie drogą radiową, my musimy się połączyć z węzłem dostępowym, który taką wiadomość, który jest zadeklarowanym właśnie tym węzłem dostępowym, który przechowuje dla nas te wiadomości. I to jest to, co my musimy zrobić. Jeżeli połączymy się normalną metodą z systemem WinLink, wtedy, kiedy system WinLink ma dostęp do internetu, to on nam nie powie, że na nas czekają wiadomości. Więc zaznaczenie tego adresu e-mail sprawi, że on nam powie, że są wiadomości, dlatego że jeżeli ten węzeł dostępowy ma dostęp do internetu,
to on nam wtedy wyśle poinformowanie, że na nas czeka właśnie taka wiadomość, radio tylko. Okej? Okej, teraz już praktyczne wykonanie tej rejestracji tych naszych serwerów, węzłów, skrzynek pocztowych. I teraz tak, wyłączymy internet, żeby było pewne, że ja tego nie robię przez internet. Wytypowujemy te nasze serwery i tam było PA3 GJM. OK. Wybieramy drugi. To jest LA1J. LA1J. Naciskamy Q radio message to register my MPS. Czyli otwórz i wsadź do skrzynki do wysłania wiadomość rejestracji skrzynek serwerów właśnie tych MPS. Naciskamy. A request to update your MPS registration has been posted in the outbox. Żądanie aktualizacji węzłów MPS, tych skrzynek właśnie dostępowych, listów rejestracji, zostało utworzone i wpisane do skrzynki wysyłkowej. You must now send pending outgoing messages. Musisz teraz wysłać czekające wiadomości do wysłania. Note, uważaj, nota. It may take up to 24 hours after your message is sent before the change takes effect. Może zająć do 24 godzin od momentu wysłania właśnie tej wiadomości na zaktualizowanie się tych zmian, których dokonujesz, czyli tych utworzenie właśnie tych węzłów dostępowych. OK. Naciskamy OK. Naciskamy Save. OK. Tutaj jest Outbox. Tak wygląda właśnie ta wiadomość tutaj. Ona jest taka troszeczkę, można powiedzieć, nieludzka. W sensie, że niezrozumiała. A o to nie musimy się martwić. OK. Teraz to, co robimy, to wybieramy rodzaj sesji, Vara FM Winlink. Naciskamy Open Session. Otwórz sesję. Czekamy, aż on się połączy właśnie z tym modemem software'owym. OK. On się tutaj połączył. Napisał, że jest gotowy. Channel Selection. Wybieramy ten nasz właśnie serwer, z którym ja mam takie dość dobre połączenie w Holandii. Naciskamy Start. I czekamy na połączenie. On mi tutaj napisał, że nie mógł się połączyć. No to wybierzemy jakiś inny serwer. Przepraszam. Już. LA1J. Ten drugi właśnie.
No, nie potrafił się połączyć. Wybieramy następny. Też się nie był w stanie połączyć. Spróbujemy następny. Nawiązał połączenie. Tu pokazuje właśnie proces wysyłania. Ten zielony pasek to jest, on pokazuje, ile tej wiadomości zostało wysłanej. Zajęło mu to minutę 17 sekund, 1,4 minuty, 274 bajty na minutę maksymalnie. I już rozłączył się, dokonał właśnie tego połączenia, wysłał właśnie ten e-mail. I teraz musimy, i tu możemy zobaczyć, że on to przekazał do send, czyli to, co zostało wysłane. W tym momencie dokonaliśmy właśnie tej rejestracji. Musimy dać systemowi 24 godziny na to, żeby on się zaktualizował. I teraz tak, jedna rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę, że ten e-mail, który został spreparowany do wybrania tych węzłów dostępowych, on na nieszczęście został tak spreparowany właśnie przez ten WinLink Express, gdzie nasze hasło dostępowe zostało po prostu w sposób jawny powiedziane. O, w ten sposób. Nie. I co to powoduje? Że jeżeli by ktoś przechwycił tą wiadomość, to on dostanie nasze hasło, nie? On dostanie nasze hasło. I w momencie, w którym nie ma dostępu do internetu, to jest bardzo bardzo trudne, praktycznie niemożliwe, aby takie hasło po prostu zmienić, nie? To można zrobić poprzez wysłanie maila do administratora węzła dostępowego z prośbą o taką interwencję i wtedy po prostu takie hasło może zostać zmienione. Ja to pokażę, w jaki sposób rozmawiać po prostu z administratorem właśnie tego systemu, ale to, co chcę powiedzieć w tym momencie, jest to, że to jest też ważne, aby to zrobić, zanim ten internet się po prostu straci, zanim to połączenie zostanie utracone, nie? Dlatego, że normalnie w momencie, w którym my zakładamy takie hasło, owszem, nie,
To idzie w sposób jawny do serwera, do systemu WinLink. I my zakładamy, i to hasło jest po prostu widziane. Jeżeli ktoś przechwyci tą wiadomość, to będzie miał to hasło, nie? Za każdym następnym razem, jeżeli my wysyłamy hasło, to jest jakby takie bardziej poufne z tego powodu, że on jakby daje część tego hasła, i ta druga strona, która zna nasze hasło, ona potrafi zajarzyć, że to, co my wysyłamy, to jest to ta, te hasło dostępowe, czyli te hasło, które my używamy. Już po momencie rejestracji jest jakby takie utajone do pewnego stopnia, nie? Gdzie nawet jeżeli ktoś przechwyci treść tego listu, to on tego hasła po prostu nie będzie miał. Natomiast na nieszczęście w momencie, w którym myśmy zakładali właśnie te serwery skrzynek, żeby móc odbierać tylko i wyłącznie drogą radiową, to on po prostu te hasło nam przekazał, nie? I musimy po prostu te hasło zmienić, nie? Te hasło można zmienić poprzez wejście do settings i tam po prostu możemy zaktualizować te hasło, albo po prostu zalogować się przez internet na stronie internetowej do naszego konta w systemie WinLink. I tam jest taka opcja zmiany hasła i to możemy po prostu zrobić. Ja to pokazywałem wcześniej w jednym z wcześniejszych odcinków przy zakładaniu właśnie konta, jak to po prostu zrobić, nie? I o tym należy pamiętać. I proszę o tym zwrócić uwagę. Aż takie straszne nie jest, nie? Bo żeby przechwycić taką wiadomość, to trzeba po prostu odpowiednie oprogramowanie mieć, trzeba się troszeczkę, jak to mówią, napocić, żeby po prostu to wydobyć, żeby podsłuchiwać te różnego rodzaju transmisje, bo dlatego, że one są kodowane. Ja używam właśnie tego modemu VARa i one są kodowane, one i to jest i to do tego bardzo trudno się dostać. To nawet usłyszenie po prostu tego, to jednak po prostu trzeba by było troszeczkę się namęczyć, żeby to zrobić, nie? Także tyle, nie? I tak będziemy używać tego po prostu systemu do wiadomości awaryjnych, czyli na przykład, żeby powiedzieć bliskim, że mamy się dobrze, albo różnego rodzaju ważne informacje. I to też trzeba o tym pamiętać, że kopie tych listów, wszystkich, które my wysyłamy, po prostu zostają wpisane do tego systemu WinLink, i że ktoś może to przeczytać, nie? Także musimy się z tym liczyć, nie? Za każdym razem, że to są jakby takie otwarte wiadomości, nie? To musimy to cały czas trzymać w umyśle, nie? I musimy po prostu, jak to mówią, nie robić czegoś, co jest bardzo oczywiste, co daje się w bardzo łatwy sposób po prostu rozpoznać, ale to jest na osobny temat, w jaki sposób tworzyć różnego rodzaju wiadomości, żeby one były tak jakby jawne i w tym samym momencie niejawne. O, w ten sposób. Także proszę o tym pamiętać, że w tym momencie powinniśmy zmienić hasło. Okay? I to jest co ja za chwilę zrobię, nie? I już. I teraz tak, jak zmieniasz te hasło, lepiej jest to zrobić wewnątrz samego programu. Ja to pokazywałem w tym pierwszym odcinku, w jaki sposób to zrobić. I ja to też w tym odcinku będę się starał też wytłumaczyć. Lepiej jest to zrobić wewnątrz właśnie tego programu WinLink Express, z tego powodu, że jak zmienisz to przez stronę internetową, to później jak będziesz chciał zmienić te hasło wewnątrz tego programu, to on głupieje, on nie pozwala, on pokazuje błąd. I trzeba go później odinstalować. Ja to też pokazywałem w jednym z odcinków wcześniejszych. Zainstalować ponownie z tym nowym hasłem, nie? Dlatego, że on po prostu głupieje. To jest jakiś taki błąd, który wydaje się być jakimś błędem, który po prostu tam jest. On tak po prostu zrobił, nie? Jak ja zmieniłem te hasło na stronie internetowej, a później wszedłem z powrotem do programu i chciałem dokonać zmiany, to on mówił, że nieudana zmiana hasła. O, w ten sposób. On tak pokazał, nie? I na tym to polega. Czyli jeszcze raz, jeżeli zmienisz to na stronie internetowej, to wtedy musisz przeinstalować ten program. Troszeczkę tak po prostu, no nijak. Natomiast jak zmienisz to tylko i wyłącznie w samym programie
i naciśniesz aktualizację, to wtedy on to zrobi poprawnie i wtedy nie musisz reinstalować tego programu, nie? Tylko że to też musisz mieć właśnie dostęp do internetu w tym momencie, żeby to tej zmiany dokonać, nie? Należy o tym pamiętać. Okej. Więc tutaj jesteśmy na tej stronie Winlinka, gdzie jest ta mapa. Tutaj możecie zobaczyć po prostu ten adres. I tutaj bardzo pięknie widać właśnie te różnego rodzaju węzły, które są hybrydowe i to są te, o których my mówimy, które potrafią zajmować się tymi wiadomościami, mailami, które są tylko i wyłącznie przesyłane drogą radiową. I tutaj widzimy, to jest właśnie ten, który ja zaznaczyłem dla siebie, PA3GJM. I tutaj widzimy ten następny, który ja zaznaczyłem, AA1J. Okay. I tutaj widzimy te polskie tak samo. Ja tutaj to przybliżę i możemy zobaczyć, że tutaj są dwa SP3IEW i SR3WLK. Okay. I to są te dwa polskie. I teraz tak. Założyliśmy te konta w tych serwerach MPS i trzeba tutaj jeszcze powiedzieć parę słów odnośnie samej sieci. Jest niestety jeden wielki problem z tą siecią tak zwanych RMS-ów Radio Only, a mianowicie jakby to tak złapać i tak bardzo dobrze to przedstawić. W Stanach Zjednoczonych, w których ten system został wymyślony i wprowadzony w życie, przez to, że jest to jeden wielki kraj, oni się ze sobą dogadali. Kto to jest oni? Wszyscy ci, którzy mają te węże dostępowe. To nie jest system komercyjny, to nie jest system, który ma jakieś prawa i obowiązki. To jest system złożony z wolontariuszy, którzy muszą oczywiście przestrzegać pewnych określonych rzeczy, ale nie do końca. I w Stanach Zjednoczonych oni ten system właśnie za pomocą przesyłania wiadomości totalnie bez internetu, oni mają, wszyscy ze sobą się dogadali i wszyscy, jak to mówią, śpiewają z jednego śpiewnika i to wszystko gra i buczy, jak to mówią. U nich to działa. Problem jest tej natury, że my w Europie nie jesteśmy dogadani w ten sposób. To wszystko jest takie na zasadzie ja chcę, to zrobię. O, żeby użyć takiego stwierdzenia. I co to znaczy ja chcę, to zrobię? To znaczy, że bo ja się o tym przekonałem, jak zacząłem różnego rodzaju testy właśnie przesyłania tych wiadomości, to tak, na przykład jeden z serwerów wysłał mi taką wiadomość i napisał mi tak. Droga radiowa do serwera, do którego ty chcesz tą wiadomość wysłać, jest niemożliwa. Nie jest zarejestrowana. Okay. I z czego to wynika? Że w momencie, w którym administrator tego systemu ustawia te wszystkie parametry tego systemu, ten system musi być przygotowany i skonfigurowany do tego, żeby on potrafił robić różnego rodzaju właśnie takie połączenia. Większość z tych serwerów, które są zrobione, to są serwery po prostu dostępowe, które w momencie, w którym nawet nie mają internetu, potrafią zatrzymać wiadomości, poczekać na ten internet i te wiadomości mogą wysłać. I to działa i funkcjonuje. Problem właśnie się zaczyna właśnie tej natury tutaj w Europie, gdzie oni nie są ze sobą dogadani. Ja zrobiłem coś takiego, że tam jest taka opcja wysłania takiego pinga, on się nazywa ping, aby na przykład sprawdzić połączenie z
z tymi, pomiędzy tymi różnymi serwerami bezprzewodowymi. I teraz tak, ja tutaj pokazuję pewien dokument, to jest dokument jeden, który znalazłem na internecie właśnie o tej sieci właśnie Winlink bezprzewodowej. To jest taki rodzaj właśnie jakby szkolenia. I oni tutaj pokazują właśnie taką drogę właśnie takiego pinga, takiego specjalnego spreparowanego maila, którego jedynym zadaniem jest to, żeby sprawdzić, czy dane połączenie działa. I teraz tak, ja w Europie próbowałem na wielu różnych serwerach, na kilku różnych serwerach i albo dostawałem wiadomość, że droga radiowa jest niemożliwa, albo dostałem maila na przykład od sieci, od administratora całokrajowego administratora systemu Winlink w Norwegii. I on mi wysłał takiego maila, w którym mi napisał tak, że to nie jest tak, że te wszystkie serwery, one są jakby tak ze sobą zgrane i ze sobą dogadane. Owszem, są tak zwane ustawienia domyślne, gdzie do pewnego stopnia te serwery potrafią jakby mieć pewną formę inteligencji, w jaki sposób one mają funkcjonować, ale to wszystko zależy od ustawień. I on mi też tak napisał i tutaj jak popatrzymy tutaj głębiej na ten dokument, to on tutaj pokazuje właśnie tego różnego rodzaju ustawienia. Ja tutaj próbuję to znaleźć. Jak zwykle się po prostu pogubiłem w tych wszystkich. Gdzie to jest? Come on. O, tutaj jest. RMS Relay Operating Mode. To jest coś, to jest taki panel, do którego może mieć dostęp tylko i wyłącznie administrator takiego węzła dostępowego, nie? I tutaj na tym panelu właśnie pisze różnego rodzaju ustawienia, które ten panel może mieć, nie? Który ten węzeł dostępowy może mieć. I tutaj na przykład jest właśnie taka opcja i tutaj pisze właśnie tak, ja tutaj pokażę. Operate a node in the Winlink Radio Only HF Relay Network. I tutaj pisze tak. Operuj ten węzeł dostępowy w systemie radiowym tylko i wyłącznie, Winlink radiowo, w sieci przekazywania. I tutaj pisze tak, three mode must run. To jest jeden z trybów, który oni muszą operować. Minutes to delay after the internet loss before starting radio only network operation. I tutaj pisze tak, ilość minut, którą węzeł musi zaczekać w przypadku utraty dostępu do internetu, aby zacząć przekazywanie poprzez radiowo w sieci, nie? W sieci radiowej. I tutaj pisze 30 minut, nie? I chodzi o to, że tak jak mi ten Norweg, bo tutaj wracam właśnie do tego, napisał, że on mi tak napisał, że ty wysłałeś te maile, ale to jest tak, że przez to, że te różnego rodzaju komputery, one nie są ze sobą zsynchronizowane, te twoje wiadomości, one po prostu skaczą sobie pomiędzy różnymi komputerami i tak naprawdę nigdzie nie dochodzą, nie? I on mi tak napisał, że ja tak, owszem, są miejsca, gdzie te serwery są zorganizowane ze sobą i są miejsca, które nie są zorganizowane, nie? I moje zrozumienie jest takie, że w Stanach Zjednoczonych oni się ze sobą dogadali, bo to jest jeden kraj i tyle, i mają mnóstwo tych węzłów dostępowych, więc u nich to działa. Natomiast tutaj w Europie i też jeden z tych administratorów norweskich, ja tak zacząłem z nim rozmawiać i on do mnie mówi, ja mu zadałem to pytanie, dlaczego te moje pingi po prostu nie dochodzą, nie? A on mówi, że to wszystko jest takie po prostu, no, nazwijmy tak, zorganizowane, ale tak nie do końca, nie? Że każdy sobie rzepkę skrobie, jak to mówią, że po prostu nie ma takiej ogólnej organizacji pomiędzy nimi. I on nawet skrytykował na przykład innych operatorów tego systemu i mówił, że tak, oni myślą, że to działa w ten sposób, ale to nie działa w ten sposób i tak dalej, i tak dalej. Także to, co ja w tym momencie chcę powiedzieć, to jest to, że w Europie tutaj
ten radio only system, czyli te drogi, te wiadomości tylko i wyłącznie drogą radiową działają, ale nie do końca. I możemy się rozczarować, jeżeli my wyślemy taką wiadomość tylko i wyłącznie drogą radiową. I po co, jeszcze raz, po co ja o tym w tym momencie mówię, nie? Dlatego, że teoretycznie jako kurs ja powinienem wspomnieć wszystkie ewentualności i wszystkie rzeczy, które właśnie tego systemu Winlink dotyczą. Więc ja muszę powiedzieć właśnie tych parę słów o tym rodzaju, że można wysłać taką wiadomość i on się robi poprzez wysłanie maila na adres serwera, na przykład RMS, czyli na przykład jeżeli wiemy, że jego na przykład adres jest LA9K na przykład, to moglibyśmy wysłać taką wiadomość zwykłego maila, który robi się w ten sposób, że adresat to będzie na przykład LA na przykład 2K albo coś w tym stylu. Subject, czyli temat wiadomości, ping, w ukośnikach i tyle. I wysyłamy go radio only i teoretycznie to powinno dojść do takiego serwera, wrócić i pokazać nam drogę, który ten serwer, który ten wiadomość mailowa przeszła. Ja wysłałem takich pingów kilka, żaden z nich nie dotarł po prostu do żadnego miejsca. Dostawałem albo wiadomość, że nie ma połączenia radiowego, nie ma drogi radiowej z danym serwerem, albo po prostu ten mail, ten ping, on po prostu ani nie wracał, ani nie dochodził, nie? I później ja dostałem wiadomość właśnie od tego Norwega, który jest koordynatorem tej całej ich sieci właśnie Winlink, i on właśnie mi to wytłumaczył, że to przez to, że te serwery, one nie są skoordynowane. One nie mają tych ustawień po prostu takich, jak powinny być. I one działają w różnych trybach i tak dalej, i tak dalej. Ale teraz ktoś może powiedzieć, no to po co ty w ogóle o tym mówiłeś? Dlaczego? Dlatego, że w momencie, w którym nie będzie dostępu do internetu w ogóle, nie? I ty będziesz chciał na przykład wysłać wiadomość do kogoś, z kim nie możesz mieć 1:1 połączenia, czyli nie możesz mieć bezpośredniego połączenia. Załóżmy na przykład, że ja nie mam możliwości połączenia się z kimś, kto jest w Finlandii, na przykład, nie? Ale oboje mamy dostęp do serwera na przykład szwedzkiego, do węzła szwedzkiego i wtedy ja mogę, wiedząc o tym, że ten ktoś po prostu ma tą skrzynkę, bezpośrednio połączyć się z serwerem, w którym dana osoba ma właśnie ten MPS i wysłać tej osobie bezpośrednio wiadomość i ta wiadomość zostanie zachowana w skrzynce odbiorczej tej osoby. I to jest to dokładnie, o czym ja w tym momencie mówię. Ja tutaj otworzę jeszcze stronę właśnie, żeby pokazać to ładnie na mapie. Winlink.org i tutaj tu wejdziemy. OK. I tutaj wejdziemy do Tools. I tutaj nam się pokazuje mapa, otworzymy VARa i tutaj przewiniemy to w dół. I tutaj, żeby mieć właśnie całą Europę. I teraz tak, mówimy tutaj o sytuacji, gdzie w ogóle internet przestał działać. W ogóle te wszystkie serwery nie mają ze sobą połączenia internetowego pomiędzy sobą. I mamy tutaj sytuację, która na przykład w Stanach Zjednoczonych, one są ze sobą wszystkie zsynchronizowane i działają poprawnie. Tutaj w Europie nie ma jakiejś takiej bazy danych, która mówi, które serwery z którymi się dogadały i mają połączenie radiowe. Tego nie ma. OK? Nie ma takiej informacji. Taka informacja jest niedostępna. I teraz tak, ja tutaj jestem w północno-wschodniej Anglii i załóżmy, że ja chcę na przykład porozmawiać, wysłać wiadomość do Polski, do mojego brata,
ale na przykład nie mogę mieć bezpośredniego połączenia z jakiejś przyczyny. Na przykład w moim wypadku ta antena, którą ja mam na strychu, ona działa w tym paśmie pomiędzy 200 a 1300 km. To ja po prostu już tak dochodzę do Niemiec, mogę z Berlinem na przykład mieć połączenie, ale z Polską już kredki nie mam. Musiałbym pchnąć więcej niż 10 watów, nie? A ja to robię na przykład na stacji, która ma 10 watów. Mogę pchnąć więcej i w tym momencie miałbym to połączenie, ale tutaj już tak dla tego przykładu ja to pokażę, żeby to ładnie wytłumaczyć. Ja to mówię już tutaj, w jaki sposób rozwiązać ten problem i po co trzeba mieć te skrzynki MPS. Więc załóżmy, że ja mam te połączenie na przykład... Też mam bardzo dobre połączenie ze Szwajcarią, dlatego że oni mają te serwery na szczytach gór i można tutaj się połączyć. Oni tu mają jeden serwer hybrydowy o HB, on się nazywa HB9MM. To jest serwer hybrydowy, nie? I mamy tutaj na przykład sytuację, że wiemy i praktykowaliśmy na przykład to, że ja nie mogę mieć bezpośredniego połączenia w Polsce z moim bratem, natomiast mój brat ma bardzo dobre połączenie ze Szwajcarią, ja mam dobre połączenie ze Szwajcarią, ale na przykład oboje nie możemy się ze sobą dogadać, nie? Jest to niemożliwe, żebyśmy mieli bezpośrednie połączenie. To wtedy zakładamy właśnie, on sobie zakłada właśnie taką skrzynkę MPS, ja sobie zakładam właśnie taką skrzynkę MPS na serwerze, który jest właśnie w Szwajcarii, HB9MM. I wtedy na przykład, jeżeli ja chcę wysłać mu wiadomość, to wtedy robię coś takiego, że łączę się z tym serwerem MPS, wysyłam tą wiadomość na jego adres i on w ciągu jakiegoś tam okresu czasu, załóżmy raz w tygodniu albo tam raz na dzień, może się połączyć też z tym serwerem MPS i odebrać tą wiadomość i vice versa. Jeżeli on chce mi wysłać tą wiadomość drogą radiową tylko, to on po prostu musi się połączyć z tym samym serwerem, który jest dostępny dla nas obojga i może zostawić na tym serwerze dla mnie właśnie tą wiadomość i ja ją odbiorę. I cała idea właśnie tych skrzynek pocztowych jest właśnie taka, w tym momencie, w którym te wszystkie serwery ze sobą się nie dogadały. Bo normalnie to by było tak, że gdybyśmy byli na przykład w Stanach Zjednoczonych, zakładamy sobie właśnie taką skrzynkę MPS, wysyłamy maila drogą radiową, on sobie przeskoczy przez różnego rodzaju węzły drogą radiową, dojdzie na przykład do skrzynki odbiorczej osoby, do której ja wysyłam, ta osoba połączy się z tym serwerem, na którym ma skrzynkę odbiorczą i odbierze sobie tego maila. Nie? Niestety tutaj w Europie to nie jest zorganizowane. Owszem, to są serwery MPS, można zakładać skrzynki, ale one mogą nie mieć ze sobą połączenia. Jest taka wolna amerykanka. I o tym należy pamiętać. I to jest to, dlaczego ja to mówię. Mam nadzieję, że ja to wytłumaczyłem w sposób zrozumiały. I teraz tak. Jeżeli wejdziemy właśnie tutaj do naszego Winlinka. Ja tutaj muszę to okno zamknąć. I tutaj otworzymy na przykład sesję Vara HF Winlink i nawet jeżeli otworzymy Vara, przejdziemy tutaj do Vara HF Radio Only, to jest to, z czym powinniśmy te wiadomości wysyłać, te, które są tylko i wyłącznie drogą radiową, Vara HF Radio Only, naciśniemy Open Session. On mi teraz tutaj pokaże mnóstwo błędów, dlatego że moja stacja krótkofalarska nie jest podłączona do komputera, więc on tutaj zaprotestuje, że on się nie może z nimi dogadać. I to jest dokładnie to, co on zrobił. Mówi, że na komie czwartym on nie widzi urządzenia. Ale to, co ja chcę pokazać, to jest to, że tutaj jak wybierzemy Channel Selection, to było omawiane w jednym ze wcześniejszych odcinków, proszę do niego wrócić. Tutaj, jak wejdziemy do tego okienka tutaj na górze, to tutaj mamy tak, All RMS, czyli wszystkie węzły dostępowe, nie? Ale tutaj mamy taką opcję, która się nazywa Radio Only Capable RMS. Ale to jest to troszeczkę, i tu pisze tak, drogą węzły RMS posługujący się tylko i wyłącznie drogą radiową. I teraz jak naciśniemy właśnie to, to on tutaj zaktualizuje tą naszą listę.
Tutaj jak naciśniemy ten call sign, żeby on to nam alfabetycznie po prostu nam pokazał. A, come on. Jeszcze raz muszę nacisnąć, żeby on zaczął od litery A. To tutaj mamy listy właśnie tych wszystkich węzłów. I tutaj na przykład możemy wejść do tych serwerów, z którym ja tutaj się łączę. Ten PA3GJM. I tutaj go mamy, proszę bardzo. Nie? I tutaj ten węzeł w Szwajcarii to było HB9MM, jak dobrze pamiętam. I tutaj idziemy. HB9MM. I to jest dokładnie ten serwer, o którym ja tutaj przed chwilą mówiłem. Tutaj to... O, mnie tu zaprotestował. To jest właśnie ten serwer tutaj na Szwajcarii. Ja go tutaj o, zaznaczam. Tutaj troszeczkę niewidoczny. I tu jest literka H, czyli hybrydowy. HB9MM. I tutaj właśnie mamy tę sytuację. Tutaj mamy Polskę, tutaj mamy Wielką Brytanię. Ja mam dostęp do tego serwera. Mój brat ma dostęp do tego serwera. I w tym momencie on tutaj jest właśnie na tej liście tych serwerów właśnie Radio Only Capable RMS. I tutaj na przykład, jeżeli ja go wybiorę, 9mm, na 7 MHz, to on mi tu pokazuje, teraz jest na zielono, ja mogę się z nim połączyć. Ja się z nim łączyłem wiele razy, teraz nie muszę właśnie tego demonstrować, że ja z nim mam połączenie. Ja to robiłem wiele razy i tutaj jak go rozklikam, to on wtedy mi tutaj go po prostu... powinien to zmienić. On tego teraz nie zmienił. HB9MM tutaj dopasował te wszystkie częstotliwości i tak dalej, i tak dalej. Gdybym miał właśnie radio podłączone, to mógłbym właśnie wysłać to. Więc cała idea jest taka, że bez deklaracji tych skrzynek pocztowych, czyli tego MPS, to byłoby niemożliwe. Dlatego, że na przykład ja bym wysłał ten e-mail na przykład na jego adres systemu Winlink i przez to na przykład, że serwer, z którym ja się skomunikowałem, na przykład ten belgijski, nie belgijski, tylko holenderski, może nie mieć połączenia, bo ja testowałem to połączenie, on pokazał mi, że nie ma połączenia, to w tym momencie moja wiadomość by nie dotarła. On mi wysłał taki e-mail serwisowy, w którym powiedział, że droga radiowa była niemożliwa i tyle. Więc w momencie, w którym ja bym założył skrzynkę MPS tutaj, właśnie w tym serwerze węźle szwajcarskim i mój brat założyłby skrzynkę w serwerze szwajcarskim, to my oboje mielibyśmy te połączenie. Możliwość komunikowania się za pomocą tego węzła, żeby sobie wiadomości zostawiać na tym węźle. Ale teraz tak, wracając jeszcze raz do tego zagadnienia, po co sobie tym zawracać głowy? Sytuacja w momencie, kiedy GU WNO wpadnie w wentylator, może się zmienić. I o czym ja w tym momencie mówię? Że oni wszyscy nagle poczują potrzebę, żeby się ze sobą dogadać, żeby te wiadomości pomiędzy nimi po prostu były przesyłane. I oni w tym momencie, wiecie jak to jest, szewc bez butów chodzi, o, jak mówi powiedzenie, nie? Że oni owszem mają ten węzeł dostępowy, ale on działa, o, w ten sposób, nie? On nie jest jakby dopracowany, tam wszystko nie jest jakby tak, po prostu, jak to mówią, wszystkie klepki po prostu nie są poukładane, nazwijmy to. I w tym momencie my możemy myśleć, że to działa, ale to po prostu nie działa, nie? I problem jeszcze był tej natury, że jak ja wysłałem tego pinga za pomocą tego serwera norweskiego, to on mi nie powiedział, że ten ping nie doszedł. Ten administrator on mi napisał, że te twoje maile, to one sobie po prostu przeskakują pomiędzy serwerami i nic nie robią. O, w ten sposób, nie? Także to należy o tym powiedzieć, że to nie działa. Natomiast tutaj, jak patrzymy na ten ładny dokument właśnie, Amateur Radio Society Foundation, to jest taka amerykańska, jakaś tam radioamatorska sieć, to on tutaj ładnie pisze właśnie, że tutaj to jest właśnie tą odpowiedź, którą on tutaj dostał, nie? On wysłał tego pinga i tu mu tak pisze, subject echo from NA9HI 4 i tutaj jest adres, ping reply, czyli odpowiedź na twojego pinga dla... I tutaj jest właśnie cena i tutaj informacje, że to sobie przeszło radio forwarding connections, czyli połączenia drogą radiową 2 i tutaj sobie właśnie te wszystkie podsumowanie to fajnie wyszło, nie?
I tutaj on pokazuje example ping, czyli przykładowy ping TN do CA do H1, HI do CA do TN, czyli przeszedł przez jeden pośredni, doszedł do tego HI, wrócił do tego CA i przeszedł do TN, wrócił do swojego źródła oryginalnego. Nie? Ja takie pingi przykładowe wysyłałem tu w Europie, żaden z nich nie doszedł. Nie? Także po prostu to nie działa. Nie? To tylko i wyłącznie będzie działać w momencie, w którym ty i osoba, która jest adresatem, używacie tylko i wyłącznie tego samego serwera RMS jako ta skrzynka pocztowa, czyli jako tego MPS. Ja wiem, że używam tutaj tych skrótów, ale jeden określa węzeł dostępowy RMS, a ten MPS określa funkcję tego węzła dostępowego jako skrzynki pocztowej. O, to jest dokładnie tak. Więc jeżeli oboje, ja i mój brat w Polsce, będziemy używać dokładnie tego samego serwera, na którym sobie będziemy zostawiać wiadomości, to wtedy będzie działać tak, jak powinno. OK? I to jest dokładnie to, co ja chciałem powiedzieć. I tutaj jeszcze powrócimy jeszcze raz do tego dokumentu, bo to tak bardzo pięknie wygląda na papierze, nie? I tu pisze tak, nie? Adaptive Message Routing, czyli samoadaptująca się, czyli znajdująca drogę, znajdujący drogę system routowania, czyli budowania ścieżek. O, w ten sposób to można przetłumaczyć. I tu są punkty i tutaj oni bardzo pięknie piszą także. Not limited by source to destination propagation. Nielimitowany co do źródła i docelowego miejsca propagacji pomiędzy miejscem źródłowym a docelowym. I to pisze tak, if a direct link is not available to the destination MPS, jeżeli bezpośrednie połączenie nie jest dostępne do miejsca doręczenia, czy tego MPS-a, czyli tej skrzynki naszej pocztowej, wybierane są węzły pośrednie, które przekażą wiadomość. O, tak pięknie napisali. The optimum path is computed by each RMS based on achieved propagation estimates. Optymalna droga jest wyliczana przez każdy węzeł dostępowy na bazie obliczonej propagacji, która może mieć w danym czasie i w danym dniu. Pactor speed. Pactor to jest rodzaj modemu, który oni używają. Message size, czyli szybkość modemu, rodzaj, wielkość wiadomości i inne charakterystyczne rzeczy są brane pod uwagę przy tworzeniu właśnie tej ścieżki. This is adaptive routing. I to jest właśnie adaptywne routowanie, nie? I to pisze dalej tak. Each intermediate RMS recomputes the optimum path. Każdy pośredniczący węzeł przekalkulowuje drogę optymalną. If RMS is unavailable, the system will route around it. Jeżeli węzeł dostępowy jest niedostępny, system obejdzie wokół niego, znajdzie drogę wokół niego. O, w ten sposób. I tutaj pisze tak. Busy RMS are tried a few times and then routed round. Węzły dostępowe, które są próbowane i okazują się być zajęte, one są próbowane kilka razy, a później wybierana jest droga omijająca je. I to na samym końcu ostatni punkt pisze. Radio messages can be relayed through RMS that are or are not connected to the internet. Wiadomości radiowe mogą być przekazane przez RMS-y, które są albo nie są połączone do internetu. Czyli na papierze to wszystko bardzo pięknie wygląda, nie? Tylko tak jak mówiłem, ja wysłałem te pingi do różnych serwerów jako miejsce, do których one powinny dotrzeć. Ja albo dostawałem po prostu wiadomość, że droga radiowa jest niedostępna, albo po prostu w ogóle nie dostawałem żadnych wiadomości. Ja celowo czekałem 30 dni, praktycznie rzecz biorąc, od momentu, w którym ja zacząłem te całe doświadczenie i nagrywanie właśnie tego, aby się upewnić, że dać im czas na to, żeby to zostało zrobione.
I też zrobiłem właśnie dochodzenie tego, dlaczego to nie działa, i odpowiedź była dlatego, że one wszystkie ze sobą nie są zsynchronizowane, że to jest indywidualne dla każdego węzła dostępowego w Europie, czy one są ze sobą skorelowane, czy mają tak zwane drogi radiowe ustanowione, czy nie. I to jest dokładnie to, o czym mówię, nie? Okay. Tu należy podziękować tym gościom za zrobienie właśnie tego dokumentu i to należy też wspomnieć, ten Amateur Radio Safety Foundation Inc. Za zrobienie właśnie takiego dokumentu, ale niestety on przynosi mnóstwo informacji, ale to są informacje, które po prostu nie działają tutaj u nas w Europie i tyle, nie? Tutaj oni właśnie Simulated Routes, Actual Hybrid RMS, czyli symulowane drogi, aktualne systemy hybrydowe RMS. I tutaj jest właśnie taki jeden WX4J Florida do SK6PS Sweden i tutaj mają taką piękną drogę, że z tej Florydy idzie do gdzieś tam do Stanów Zjednoczonych. Ze Stanów Zjednoczonych to idzie sobie do Szwajcarii, ze Szwajcarii idzie do Szwecji, nie oni to tak ładnie napisali, ale niestety praktyka jest zupełnie inaczej. Od czasu tego dokumentu to mogło się zmienić, niemniej jednak mi to nie działało. Okay. Dziękuję za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że ten materiał dostarczył wiedzy i też tego doświadczenia, które ja nabyłem. Wasze doświadczenie może być inne, bo na przykład w czasie, kiedy oglądacie na przykład ten film, to mogło być albo ustanowione, albo naprawione, albo ustawione w taki sposób, żeby to działało. Ja zachęcam właśnie do zrobienia tego, do założenia tej skrzynki pocztowej i do wysłania wiadomości. A jeżeli nie macie do kogo wysłać tą wiadomość, możecie wysłać ją do mnie. Jaki problem? Nie ma problemu, wyślijcie, możemy sobie po prostu spróbować, czy to w końcu zaczęło działać, czy nie. Ja z chęcią będę dostępny, żeby to zrobić. Jeszcze raz dziękuję. Zapraszam do obejrzenia wcześniejszych odcinków tego materiału. Jeszcze będzie następny odcinek, który już to wszystko będzie podsumowywał, bo jeszcze zostało kilka aspektów, które muszą być omówione już końcowe. I już przepraszam za, jeżeli były jakieś błędy. Przez to, że zagadnienie jest trochę skomplikowane, ja starałem się to pokazać z różnych punktów, dlatego ktoś może powiedzieć, że ja tam po prostu wchodzę w kolizję sam ze sobą, ale tu chodzi o to, że w pewnych okolicznościach tak, to owszem, a w innych okolicznościach tak, nie. Na papierze to powinno teoretycznie działać, ale w praktyce to nie działa i tak dalej, i tak dalej. Dlatego to mogło tak się wydawać trochę nieskorelowane. Dziękuję. Powodzenia.